Kazaniu w Rosji doszło do ataku na tamtejsze gimnazjum. Na terenie szkoły dwóch napastników otworzyło ogień do uczniów i nauczycieli. Zginęło 8 osób, a 20 zostało rannych. Większość ofiar to dzieci. Jednym z napastników był 19-letni były uczeń gimnazjum. Do gimnazjum w Kazaniu wtargnęło dwóch uzbrojonych napastników, którzy otworzyli ogień. W szkole miało dojść też do wybuchów. W zamachu zginęli uczniowie oraz nauczycielka. Co najmniej 20 osób zostało rannych. Niektórzy ratowali się, wyskakując z okien budynku. Wszyscy dorośli pobiegali tutaj. Господи! Jednym z napastników był 19-letni były uczeń gimnazjum, który został aresztowany. Według medialnych doniesień przed zamachem ogłosił się w internecie Bogiem i żądał ofiary z ludzi. W trakcie przesłuchania oświadczył, że wszystkich nienawidzi. Broń, którą wykorzystał w zamachu, posiadał legalnie. Zezwolenie otrzymał niedawno. Drugi napastnik został zabity podczas szturmu sił bezpieczeństwa. Na miejsce przybyło co najmniej 20 karetek. Przyjechał też prezydent Republiki Tatarstanu, Rustam Minichanow. Śledztwo trwa, wszystkie siły działają, wszyscy, którzy tego wymagają, otrzymają pomoc. To ogromna tragedia dla całej naszej republiki. W rejonie szkoły wciąż są prowadzone działania służb. Zajęcia we wszystkich szkołach w Kazaniu zostały odwołane. W rosyjskiej Republice Tatarstanu ogłoszono żałobę.